Cześć, ja jestem Lisu, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, że ostatnio zacząłem kurs sędziowski, a jeżeli nie obserwujecie, to oczywiście zachęcam, Rafał Foxy. I dzięki temu kursowi dowiedziałem się kilku takich ciekawych przepisów, takich kruczków, o których nawet piłkarze zapominają, często pytają, więc stwierdziłem, że to może być fajny pomysł na odcinek dla Was. Więc, jeżeli odcinek Wam się spodoba, oczywiście zostawiajcie łapki w górę, dawajcie znać, czy taka sędziowska tematyka Wam się podoba, to pomyślimy o kolejnych materiałach z tego typu. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo dobijamy powoli do 100 tysięcy i mam nadzieję, że niedługo uda się to zrobić, więc jeżeli moje materiały Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do klikania czerwonego guzika. A teraz bierzemy się do roboty, gwizdek w ręce i zaczynamy. Pierwszy przepis, który można fajnie wykorzystać lub trzeba się pilnować, żeby nie zaspać, jest to, że z rzutu z autu, tak samo jak i z piątki, nie ma spalonego, a kilku bramkarzom nawet udało się w ten sposób zdobyć asystę. Więc jeżeli jesteście napastnikami, to czajcie się, może akurat obrońcy się zaśpi, a Wy zdobędziecie dzięki temu gola. A jeżeli jesteście obrońcami, to pilnujcie tego, bo czasami na meczu się o tym zapomina i nie jeden obrońca, nawet ekstraklasowy, później z sędzią się kłócił, że przecież napastnik był na spalonym. Jeżeli na przykład Wasz obrońca zostanie sfaulowany i z rzutu wolnego będziecie starali się zagrać do bramkarza, ale bramkarzowi na przykład włączy się Artur Boruc, a i będzie bramka, Jezus Maria, jaki błąd Boruca, i piłka wpadnie do bramki, to nie ma wtedy gola, jest natomiast rzut rożny dla przeciwnika. Wielu osobom ten przedmiot kojarzy się z wyrzuceniem gracza z boiska, a co za tym idzie, z jego pauzą. Ale czy tak jest? No nie do końca, bo jeżeli w jednym meczu gracz dostanie dwie żółte kartki, a co za tym idzie czerwoną, to będzie pauzował tylko w wypadku, kiedy osiągnie próg żółtych kartek. W ekstraklasie są to na przykład 4 żółte kartki, więc niby proste, ale warto wiedzieć, że nie zawsze po czerwonej kartce się pauzuje. Skoro tak sobie już gadamy o przepisach, to będę miał dla Was zagadkę. Piszcie w komentarzach odpowiedzi. Każdy, kto odpowie dobrze, dostanie ode mnie serducho pod komentarzem. I na Instagramie często robimy sobie takie zagadki, więc jeżeli chcecie, to wbijajcie. A brzmi ona w następujący sposób. Zawodnik dopuścił się poważnego, rażącego faulu, ale sędzia nie przerwał gry, bo drużyna przeciwna miała realną szansę na zdobycie bramki. Na ich nieszczęście bramkarz obronił sytuację sam na sam i mocnym wyrzutem podał do zawodnika, który przed chwilą dopuścił się przewinienia. Co w tej sytuacji powinien zrobić sędzia? Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw, na jakim poziomie stoi Wasza wiedza. Możecie szukać w necie, może znajdziecie. Kto odpowie dobrze, dostaje serducho. Kolejny przepis, o którym mogliście nie wiedzieć, to jeżeli z rozpoczęcia z środka uderzycie na bramkę, a piłka wpadnie do siatki, to jest zaliczona bramka. Jeżeli natomiast komuś coś się pomiesza i strzeli do własnej bramki, to przeciwnik dostanie rzut rożny. Jeżeli w meczu dojdzie do serii rzutów karnych, ale jedna z drużyn straciła zawodnika podczas spotkania, na przykład przez czerwoną kartkę, to druga drużyna też musi odpalić jednego zawodnika, żeby wyrównać układ sił i liczba zawodników była taka sama. Wtedy można zacząć konkurs jedenastek. Nie do końca sprawiedliwe, ale takie są przepisy. Jeżeli na boisku dojdzie do takiej sytuacji, że trener będzie chciał wymienić zawodnika, na przykład jakiegoś londyńskiego bramkarza, a on odmówi zejścia z boiska, to sędzia powinien przerwać procedurę wymiany i zawodnik zostaje na boisku, bo nie w jego interesie jest to, jaki stosunek ma zawodnik do trenera, a zawody muszą być kontynuowane. Proste, ale przy ostatniej sytuacji w meczu Chelsea było dużo dywagacji, co powinien zrobić sędzia, więc po dzisiejszym odcinku już będziecie wiedzieli. Przypominam przy okazji o kodzie rabatowym do Ergol.com. Z kodem LISU10 macie 10% zniżki na cały asortyment, w tym również rzeczy sędziowskie lub na przykład trenerskie. Więc jeżeli czegoś potrzebujecie, to oczywiście zachęcam do zakupów, a przez cały marzec jest akcja darmowy zwrot, więc jeżeli jakiś rozmiar Wam nie spasuje albo jakaś rzecz, to będziecie mogli za darmo po prostu zwrócić, więc nie ma żadnego kłopotu. Zachęcam do korzystania z kodu. I na sam koniec nieco dziecinny przepis, ale w 2019 roku wciąż ludzie się wahają, zaczynając od Orlika, kończąc na nawet profesjonalnych ligach.
Ludzie nie wiedzą, czy można strzelać z ręki. Oczywiście ręka to rzut wolny bezpośredni lub też rzut karny, więc jak najbardziej można sobie z laczka huknąć. Miłego strzelania. Tym sposobem dotarliśmy do końca, więc jeżeli Wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo kto tego nie zrobi, to wylatuje. Nie no, taki żarcik, ale wiecie, jak ważne są teraz łapki, Was to nic nie kosztuje, a mi pomagacie, więc będę bardzo wdzięczny. W komentarzu możecie napisać, jakie Wy znacie ciekawe przepisy piłkarskie, bo ja też jestem na etapie, że się uczę, więc każda nowa informacja, każda uwaga jest jak najbardziej spoko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.